Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj zajrzymy sobie do wyprzedaży. Obecnie są na wyprzedaży samochody w wersjach dragowych i bodajże dwa samochody w ogóle chyba nie przeznaczone do jazdy na dragi. A nie, wydawało mi się. Dobra, w każdym razie zacznijmy od tego, czym są w ogóle pojazdy dragowe. Są to samochody przeznaczone do wyścigów drag. Wow, niesamowite, co nie? Mają tutaj takiego dodatkowego skilla, on się nazywa redukcja oporu aerodynamicznego i ten skill sprawia, że samochód ma nieograniczoną prędkość maksymalną na dragach. To znaczy, samochody, które nie posiadają tego skill moda, rozpędzają się do jakiejś tam prędkości i już to przyspieszenie jest takie słabsze, tak? Jak to powinno być w sumie w rzeczywistości, bo po prostu opory powietrza się zwiększają. A tutaj jest ten dodatkowy taki skill, który sprawia, że samochód po prostu nie przestaje przyspieszać jak Bugatti Veyron, po prostu. W każdym razie mamy tutaj Bentleya Continentala, który ma słabe nitro, więc na dragi tak raczej słabo się nadaje. Chociaż te wersje dragowe naprawdę są koksami, niezależnie od tego, czy mają mocne nitro, czy nie. Więc ten samochód jest jak najbardziej dedykowany do klasy A. Chociaż można go bez problemu podnieść do klasy S, gdzie po prostu sobie absolutnie nie poradzi. Bentley. Aha, jeszcze jedno. Ten skill, redukcja oporu aerodynamicznego, działa tylko i wyłącznie na wyścigach drag. W żadnych innych wyścigach, zawodach, pościgach, czymkolwiek nie działa ten skill mod. Także Bentley tak się tutaj prezentuje do klasy A. Bardzo ładnie w sumie wygląda ta wersja dragowa moim zdaniem. BMW 1M serie Series Coupe. Tutaj mamy naprawdę fajnego koksa, to znaczy mamy mocne nitro, niestety słabe przyspieszenie i wiecie co, w zasadzie mi się wydaje, że ten samochód będzie bardzo dobry, ale w klasie B zdaje się, że można go obniżyć do tej klasy B, czy nie można? Kurczę, już nie pamiętam, ale chyba... Raczej chyba nie można. Zresztą mogę to sprawdzić sobie szybciutko. Mam ten samochód, co prawda nie wersję dragową, ale zwykłą. To nie ma znaczenia. Statystyki i ogólnie prowadzenie samochodów jest absolutnie takie same, niezależnie od tego, jaka to jest wersja, czy policyjna, czy jakaś jeszcze tam inna, tak? Sprawdzimy sobie na szybko, jak tutaj wygląda z tym tuningiem. No podejrzewam, że nie da się obniżyć, zaraz zobaczymy, bo nie kojarzę, żeby kiedykolwiek, chociaż można obniżyć do klasy B. Zobaczcie, bez części mamy 575 punktów, coś bym tutaj mógł jeszcze włożyć, ale tam niewiele by to dało, tak? Czyli no to w takim razie polecałbym wam tą te BMW do dragów, ale w klasie B. Bo do klasy A raczej się nie nadaje, tutaj mamy takie koksy jak, zaraz wam zresztą pokażę. Czyli do klasy B dedykuję bardziej tą BM-kę, tak? El Camino również do klasy B, klasa A to nie jest dla tego samochodu. Wersja dragowa bardzo fajnie moim zdaniem wygląda. Bardzo podoba mi się tutaj zabudowana tylna część samochodu. No i ten taki dragowy spoiler tutaj, tak? Ja bym z tych wszystkich dragowych wersji powypierdzielał te gówniane wózeczki, które mnie po prostu wkurzają. I tutaj też mamy skill moda na redukcję oporu aerodynamicznego. Ojej, ten samochód to jest chyba najgorszy dragowy samochód w tej grze. Absolutnie odradzam kupowanie go. Chyba, że ktoś naprawdę lubi tą markę, ale lepiej już sobie kupić za kasę z gry ten samochód i jakoś go sobie ładnie stuningować, bo ta wersja jest absolutną pomyłką tutaj. Jest słaby jak cholera i nawet na dragach nic z nim nie wygracie. Dodge Charger SRT 8 Super B wersja dragowa. Samochód nie ma jakiegoś zajebiście dobrego przyspieszenia, ale wersja dragowa radzi sobie naprawdę bardzo, znaczy może lepiej po prostu, nie bardzo super dobrze. Z Toyotą MR2 czy Mitsubishi Eclipse'em albo Pontiaciem GST w klasie C sobie nie poradzi, bo po prostu ma słabe jak cholera nitro. Nie wiem, jakby poradził sobie w klasie D, jeśli, no myślę, że na pewno da się obniżyć do klasy D ten samochód.
i tam myślę, że poradziłby sobie lepiej, tym bardziej, że jest to wersja dragowa i przyspieszenie wcale w tym samochodzie nie jest takie słabe. Słabe tutaj jest prowadzenie, ale na wersji, na wyścigach drag, no, prowadzenie nie jest ważne, bo samochód po prostu jedzie po szynach i tyle. Więc w sumie moglibyście przetestować ten samochód i dajcie mi znać, jak sprawuje się na dragach w klasie D. Tutaj mamy policyjny samochód Ford Crown Victoria, dobrze czytam? Police Interceptor. To jest wersja dragowa. Powiem wam, że to jest jedyny samochód, jeden z niewielu samochodów, jakim nie jeździłem w ogóle w tej grze. I wcale nie... wcale on wyglądem swoim nie zachęcał do tego, bym go sobie kupił, dlatego... No, na razie niech on sobie jeszcze tutaj będzie. Co prawda cena jest zachęcająca, 2000 speedboostów to nie jest dużo. No, ale... moi drodzy... Nawet nie powiem wam, czy on ma mocny nitro, więc to jest wielka, wielka zagadka tutaj. Chevy GT500 naprawdę bardzo fajnie przyspiesza. Samochód moim zdaniem nawet nadaje się na dragi w klasie A do klasy B. Niestety nie da się go zdegradować, czy da się? Oj, nie da się, tu jest 700. Klasa B to jest 599. Więc w klasie A, no powiem wam, że może coś tam pojechać, ale na pewno te dłuższe dragi, jak Skirmish, tak? Dobrze to czytam? To tam by sobie mógł jakoś poradzić, ale i tak są samochody z mocnym nitrem, takie jak właśnie Murcielago Vesper. To jest obecnie najmocniejszy samochód dragowy w tej wyprzedaży. I tutaj mamy mocny nitro. Redukcja oporu to jest fantastyczna rzecz dla tego samochodu, dlatego że on ma słabe przyspieszenie powyżej tam 200 chyba kilometrów na godzinę i na wyścigach drag ten samochód spisuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie jest to ogólnie najmocniejszy samochód dragowy w tej grze, bo jest jeszcze Pagani Zonda Cinque, wersja dragowa. I tamten samochód radzi sobie, no jest po prostu najlepszym samochodem na dragi, tak? Obok niego jest jeszcze Koenigsegg Agera. Gdyby Koenigsegg Agera był samochodem dragowym, byłby to zdecydowanie najlepszy samochód dragowy w grze. Ale teraz ciężko no podejrzewam, że Cinque jest lepszym samochodem niż Koenigsegg Agera do dragu, wersja dragowa oczywiście, bo Cinque zwykła jest gorsza od Agery na dragi. Anyway, tutaj mamy Lamborghini Murcielago LP640, bardzo fajny samochód, bardzo dobry na dragi, gorąco polecam do klasy A. Mitsubishi Eclipse GST, wersja dragowa, mocne nitro i myślę, że bardziej, lepiej by się spisał w klasie C niż w klasie B. Na dragi jak najbardziej polecam ten samochód. Jeśli chcecie obejrzeć pełny przegląd tego auta, to możecie zerknąć na moje przeglądy i tam na pewno zobaczycie to, co was interesuje. Samochód skręca ogólnie dobrze, no, przyspiesza trochę gorzej od Toyoty MR2, ale i tak nie jest to przyspieszenie najgorsze. Totalną pomyłką natomiast są te dwa auta tutaj. One oczywiście wyglądają fajnie, bardzo lubię te modele z wyglądu, tak, ale w Wordzie one sobie radzą po prostu słabo i na dragach nie macie co z nimi robić, po prostu. Macie fajne naklejki, fajnie są pomalowane i przetuningowane, tak? Chociaż te wózeczki, jak mnie to wkurza, ja bym to powypieprzał. Ja wiem, że to daje jakiś tam smaczek, ale moim zdaniem jest to trochę pomylone. Ta wersja dragowa moim zdaniem tego Mitsubishi bardzo, bardzo ładnie wygląda, szczególnie te błotniki mi się podobają. Dodają takiego groźnego wyglądu do całego samochodu. I tak samo Nissan 340 SX. No, cóż, powiem wam ludzie, że nie jest to najlepszy samochód do dragów. Natomiast inaczej sprawa wygląda w Toyocie Suprze, która ma bardzo dobre przyspieszenie, jeśli wymaksujemy ją w klasie B. Po prostu miażdży przyspieszeniem. To jest w ogóle samochód chyba najlepiej przyspieszający, wymaksowany w klasie B, chociaż wymaksować to auto w klasie B jest ciężko, trzeba go w ultrasach po prostu zrobić, tak, żeby ten samochód był dobry w klasie B. No ale wtedy prowadzenie jest słabe. No ale wiecie, na wersjach, na dragach niepotrzebne jest prowadzenie, więc spoko. No także cóż, to była wyprzedaż w Wordzie na obecną chwilę. Zobaczcie, Supra nawet niewiele kosztuje, także no jest to myślę smakowity kąsek.
No a tak, właśnie, to mamy tutaj niestety słabe nitro, więc tylko i wyłącznie ratujemy się przyśpieszeniem. Ewentualnie możemy coś tam z biegami pozmieniać po prostu, wiecie, double shifting i tak dalej. To trochę nawet tutaj pomaga, powiem wam szczerze. No, także tyle jeśli chodzi o tą wyprzedaż. Najlepszym samochodem jest Murcielago Vesper, wersja dragowa do dragów. I gorąco wam polecam ten wóz. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, pa pa.